bardzo mi zależy na tym, w ogóle mi bardzo zależy, żeby ludzie tutaj we wspólnocie, każdy z nas, każdy, kto nas w ogóle słucha, kto chce słuchać, był realnie prowadzony przez Ducha Świętego. Bardzo mi na tym zależy. Ja o tym dużo uczę na szkołach wiary, natomiast chcę zwrócić Wam jedną uwagę na coś. Jest napisane tak. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do Ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Jeżeli będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, Twoje uszy usłyszą słowo z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Masa chrześcijan przychodzi do Boga i mówi tak, co mam robić? Prowadź mnie. W jaki sposób mam postępować? Zasadniczo robi tak każdy człowiek. No i masa z tych ludzi nic nie słyszy, a inni słyszą jakieś rzeczy, a potem je robią i z tego nic nie wychodzi. Albo wychodzą bzdury. I zastanawiają się, dlaczego tak jest, albo dlaczego Pan do mnie nie mówi, albo dlaczego ja nie słyszę Pana, albo dlaczego w ogóle słyszę, a to mi nie wychodzi. Co się dzieje w ogóle? No a to się dzieje, że to jest bzdura przyjść do Boga, tak? I mówić do Niego, poprowadź mnie. Bo to bzdura. Dlaczego? Bo to słowo, które przed chwileczką przeczytałem, przeczy takiej teologii. Tu jest napisane tak. Jeżeli będziecie co? Chcieli. Zanim się przychodzi do Boga, to najpierw się odczytuje co? Chcenie. Pierwszy głos Boga do człowieka to jest co? Chcenie. Nie szczegółowe prowadzenie, tylko chcenie. Na ludzki tłumacząc, pragnienie łamane przez marzenie. A tego się cholernie boją ludzie, mówią, bo to może być w ciele. A dlaczego ty uważasz, że Słowo Boże kłamie? I dlaczego ty uważasz, że chodzisz w ciele? Słowo Boże mówi tak, jam jest Pan, który daje chcenie. Kto ci daje chcenie? Ogłośnij. Pan daje chcenie. Skąd pomysł, że ciało daje chcenie? Skąd ta przewrotność wewnętrzna? Jeżeli człowiek spędza czas z Bogiem, to jakim sposobem może mieć cielesne chcenia? Jakim sposobem? Jeżeli człowiek bierze swoją duszę na warsztat, zmienia się systematycznie. I jakim sposobem ów człowiek może rozwijać się cieleśnie, a nie duchowo? Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe rozwijać organ duchowy i jednocześnie mieć cielesne chcenia? Kto taki pomysł dał? Powiedzieć wam kto? Diabeł. To diabeł wmówił ludziom, chrześcijanom, odrodzonym z Bożego Ducha ludziom, że mają cielesne chcenia. Wiesz, kiedy się ma cielesne chcenia? Kiedy się nie spotyka z Bogiem. Jak się nie spotyka z Bogiem, tak, to nie ma żadnego znaczenia całe Pismo i cały Bóg. I nie ma tam żadnego prowadzenia, nic tam nie ma. Bo niespotykanie się z Bogiem skreśla człowieka z miejsca osiągnięcia czegokolwiek z Bogiem. Kropka. I człowiek, który nie spotyka się z Bogiem, nie przemienia swojej duszy, nie posiada żadnego prowadzenia. Kropka. W związku z tym nie dotyczy jego żadna Biblia. I koniec. A zatem, co jest też bardzo ważne, Nowy Testament, tak, to jest do ludzi chodzących z Bogiem. To nie jest do ludzi niechodzących z Bogiem. Dla ludzi niechodzących z Bogiem jest Koran. Rozumiecie? Można sobie kupić, można kupić za 100 zł, czytać, tam też o Jezusie napisane. I koniec. Nowy Testament jest dla tych, którzy chcą być posłuszni. Jak nie chcą być posłuszni, to niech nie czytają, bo na nic to się nie przyda. To jest bardzo ważna informacja. I teraz jest, tam jest napisane, że Pan daje chcenie. Komu Pan daje chcenie? Tym, którzy z Nim chodzą, tak? A więc jeżeli chodzisz z Bogiem, przebywasz z Bogiem, to jaki jest pierwszy głos Boga do Ciebie? Chcenie. Co robię rano? Wstaję i czegoś chcę, tak? Skąd pochodzi moje chcenie? Od Boga. I jeżeli temu zaczniesz zaprzeczać, to nie będziesz miał żadnego prowadzenia dalej. Bo Boże prowadzenie rozpoczyna się od czego? Jeżeli będziecie chcieli, co dalej? Posłuchajcie, iść. A więc, jeżeli już się pojawia pragnienie w człowieku, to teraz ten człowiek nie tylko musi uznać, że owo pragnienie jest od Ducha Świętego, pragnienie czy też marzenie, ale ten człowiek musi zdecydować się na co? Na zrealizowanie tego pragnienia. Jeżeli zechcecie iść, a powiem więcej, jest napisane drogą w prawo lub w lewo, a więc to jest bardzo precyzyjne marzenie. To nie jest marzenie pod tytułem, że na przykład chciałbym Ci służyć. Każdy czegoś chce. Każdy czegoś chce. Siedzisz teraz, jeżeli chodzisz z Duchem Świętym, to czegoś chcesz. Czego chcesz, Artur, teraz? Ja? Ty. Głosić na juwenaliach. Głosić na juwenaliach, powiedziałem. Teraz o co chodzi? Artur chce, ma takie marzenie, głosić na juwenaliach. Czyli on zwerbalizował swoje pragnienie, amen? I jasno się określił, że jest to pewnego rodzaju czynność, czyli on w ogóle wchodzi w ten temat, i jasno wie, że to się nazywa juwenalia. On nie powiedział, tak, że chce głosić na przykład w Toruniu, tak, na konkursie pierników. On powiedział, że chce głosić na juwenaliach. Ma sprecyzowane pragnienie. Każdy normalny umysł człowieka chodzącego z Bogiem ma sprecyzowane pragnienie. Jeżeli nie potrafisz sprecyzować swoich pragnień, na terapię jesteś. Każdy człowiek, kto nie potrafi sprecyzować swoich pragnień. Pragnienia są jasne i klarowne, dlatego że Duch Święty, jak mówi? Precyzyjnie. Precyzyjnie, wyraźnie. Nigdy Bóg nie mówi w zagadkach, w kalamburach, w jolkach, rozumiesz o co chodzi, w różnego rodzaju zawijasach. Duch mówi wyraźnie i to jest wyraźne pragnienie. Chcę głosić na juwenaliach. I teraz dopiero wiecie, co się będzie działo. On teraz otrzyma prowadzenie. Kiedy ma to robić? W jakim mieście? Z kim? Skąd wziąć na to środki? Dlaczego? Bo tak mówi Słowo. Ja marzę o tym, żeby ludzie zaczęli szanować Słowo. Rozumiesz? Nie ma czegoś takiego, że chrześcijanin klęka na podłogę i mówi do Boga tak. Panie, do jakiej, gdzie ja mam pójść do pracy? I on potem siedzi i myśli. Bo jak mu coś przyjdzie do głowy po takim czymś, to będzie jakby dialog z jego duszą. On sobie pogada z własną duszą. Wiesz o co chodzi? To jest bzdura. On musi przyjść do Boga i wyrazić swoje pragnienie. Swoje pragnienie. Swoje pragnienie. Czego pragniesz? Pracy. Głupota to jest. Jakiejkolwiek pracy pragniesz? Dostajesz teraz pracę, proszę Ciebie, w Zimbabwe będziesz banany prostował. Pasuje Ci? Chcesz taką pracę? Nie? Pan Ci dał pracę. Powinieneś podziękować. Ale Ty nie chcesz prostować bananów w Zimbabwe. Ty chcesz jakąś pracę. Nazwij to. Powiedz, Panie, chcę być maszynistą. Poprowadź mnie, Panie, w tym temacie. I On Cię poprowadzi. Wtedy, kiedy zwerbalizujesz marzenie, pragnienie, zacznijcie marzyć i pragnąć odważnie. Odważnie. Nawet o rzeczach, które Was przerastają tysiąckrotnie. Im bardziej Cię przerasta pragnienie, im bardziej Cię przerasta Twoje marzenie, tym lepiej. Bo tym mniejsze masz możliwości zrealizowania go w ciele. A więc są większe szanse, proszę Ciebie, na to, że to jest coś realnego. Masz o rzeczach wielkich, o rzeczach potężnych. Rozumiesz, o co chodzi? Nie bądź płaski. Bądź potężny. Ja mam potężne marzenia. Ja mam potężne pragnienia. Wszystkie mnie przerastają. Wszystkie. I wszystkie osiągam i wszystkie będę osiągał. I będę i mam prowadzenie do realizacji tych pragnień i będę miał prowadzenie. Dlaczego? Bo tak mówi słowo. Jeżeli będziesz chciał iść drogą w prawo lub w lewo, wtedy usłyszysz głos dochodzący do ciebie z tyłu. Tą drogą masz iść. Amen. Bierzemy pieniądze. Tak? Księga Izajasza, 30 werset, 30 rozdział, 22 werset. Wierzysz? Chciałem, żebyście o tym usłyszeli. To jest fragment. W Łodzi teraz było naprawdę bardzo silne nauczanie na ten temat, rozszerzające tę informację. Zaraz się znajdzie u nas na stronie. Chodzi o to, żebyście zrozumieli, że to z tego miejsca się wychodzi. Przestań zastanawiać się, tylko zacznij marzyć, pragnąć. Nawet jeśli to są jakieś w ogóle niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy. Rozumiesz? Że chcesz w ogóle, nie wiem, w synagodze głosić na przykład. Dzisiaj tutaj stałem, miałem jakieś takie mglistą informację, że Mateusz Wynukowski będzie głosił w synagodze. Normalne jest synagodze. Że będzie, że on wejdzie do synagogi, może to jest ze mnie, może to nie jest ze mnie, ja nie wiem. Ale miałem takie wrażenie, że on wejdzie do synagogi, będzie głosił w synagodze. Rozumiecie, o co chodzi? Że normalnie wejdzie tam w jarmułce jako Żyd, będzie udawał Żyda i on wejdzie i dadzą mu pismo do czytania. I on wejdzie, tak jak to jest w zwyczaju w synagodze gdzieś, i on w idisz powie im o Chrystusie. Nie wiem, jak on skończy później. Ja nie wiem, jak to się skończy. Rozumiesz? Ale takie wrażenie. Może dlatego miałem takie wrażenie, że na przykład Mateusz jest takim człowiekiem, jak go poznaliśmy, to na przykład on arabskiego się już uczył. On już miał zajawkę, że będzie głosił o Arabach. Rozumiesz? Więc na przykład, rozumiecie, o czym ja mówię, że to jest bardzo ważne. Czego chcesz? Przyglądaj się na to. Michałku, jesteś...